Cześć, ja jestem Kalmaster, a dzisiaj chciałbym zaprezentować wam kolejną porcję randomków na żywo. Jak wiecie, trwają misje na... jak to się nazywa? O, Wierzchołek Drzewa Nagroda H2. Dużych rezerw osobistych jest sporo. I dużych rezerw na załogę, na doświadczenia załogi, na doświadczenie za bitwę. Więc jeśli taka akumulacja wpadnie, no po prostu fenomenalna bitewka i po prostu trzaska się. 5 do 10 tysięcy normalnie na załogę. Jeszcze jakby była jakaś gwiazdka razy 3, to już w ogóle fenomenalnie. Tak więc startujemy, nie będziemy się ociągać. Zaczynamy z grubej rury i z 7. Bardzo często niedoceniana dziesiątka przez ludzi. Naprawdę, bardzo często. Ale ja uważam go za specyficzny pojazd. W sumie jak większość czołgów. Jak większość pojazdów w tej grze. Tak więc matchmaking, jak widzimy, jest nie najgorszy. W moim teamie 4 dziesiątki. To znaczy się 3 dziesiątki plus artyleria. U nich 2 dziesiątki i artyleria. Myślę, że nie najgorzej. Pojadę tak jak zazwyczaj, jeżdżę na dół, na linię 1-2. Dobrze się tam czuję. No to nie jest konieczne miejsce dla ISA 7. Nie mogę szarżować, bo jak zaś dostanę z tyłu i podpalenie wejdzie, to będzie tragedia. Jak na razie w miarę standardowo się rozliczają czołgi z mojego teamu. Mamy godzinę 7:15. W sumie dochodzi dopiero. Zobaczymy, czy coś nas wyspotuje. Przejechała Skoda sobie. 59 tier czechosłowacki. Fajna kasetka podobno. Nie miałem przyjemności jeszcze grać żadnym czołgiem w tej linii. Dziesiątka tutaj spada, widzę. Tak więc, no, myślałem, że pojedzie tutaj szarżą, że przeleci. A tutaj cisza. Zgubiona kośka. Boję się, że źle się skontuje i będzie po mnie. Ale tutaj wydaje się być w miarę czysto. I oczywiście te dziesiątka wsadziła mi pesteczkę. O, co 95. Ojoj! I jest po mnie. Bardzo ładnie fokus dostał do 30. Zaraz powinienem naprawić gąsk, to... Aj. No i żebym się wyrwał na sam początek. Wow, tutaj było więcej szczęścia jak rozumu, naprawdę. Szczególnie z tym strzałem. Jestem na burzaka. I tu mnie zaprosiły do piczony. Nie skorzystam. Nie wiem. 9-5 tam gdzieś było. Obawiam się go. On chyba się schował za kamień. Tak mi się przynajmniej wydaje. W sumie mógłbym wyjechać na górę. Spróbować coś robić z boku. Na mordowni. Na dobicie. No i wystarczy mieć tak naprawdę dobry burzak. Będzie po mnie. Ten odcinek nagrywam zaraz po odcinku, prawie że zaraz, po odcinku Mala. Tak więc jeśli jeszcze go nie oglądałeś, to zapraszam do obejrzenia. Tutaj widzę, że jest grubo, dostałem spota. Powinienem coś tutaj na wieży podbijać, no chyba że artyleria we mnie trafi. Nie tego. Niewidzialne 30. Dobrze, nie będziemy się ociągać. Szybka kolejna bitewka. Ferdynand. Zbliża się na niego wierzchołek.
tak podejrzewam, bo jest najwięcej głosów teraz na stronie Wota. Tak więc staram się powoli do przodu go, że tak powiem, brnąć nim. Matchmaking na dziewiątki, po 4 sztuki, nie najgorzej, nawet bardzo fajnie. Ferdynand, jak się skontuje, to jest nawet twardy. No, bitwa spotkaniowa na Erlenbergu. Znając życie, wszyscy pod schemat pojadą na pewno. No dobra, mogą być jakieś wyjątki, ale nie liczyłbym na to. Red Team pojedzie na dwójkę, mój team na dziewiątkę i tak to się skończy. Później ktoś ewentualnie na kapa wjedzie. Więc zaczynamy. Oczywiście ja też się wybiorę na linię 8-9, tam na górkę. Z nadzieją, że coś wystrzelam. Pałeczka już jest na środku, skoduje i dość mocno. Z drużyny przeciwnej tutaj mogą się wybrać nieliczne czołgi. No super pecznika, szczerze mówiąc, bym się tutaj nigdy nie spodziewał. Będziemy mieli na niego... Ojoj, tutaj jednak idzie grubo. Jest trzeci Pershing, no ósemki głównie. Znaczy mamy widok na kogoś? Nie mamy, niestety. Super pierwszym się schował, bo trzeba chyba jechać do przodu. Jak tam wpadł na mój team, to może być ciężko naprawdę. Według mnie analiza mapy i rozmieszczenia pojazdów jest dosyć ważna. Naprawdę bardzo istotna. Dlatego super pierwszymka nie uda mi się trafić na pewno. Ja tak zastanawiam. Mamy na bicie listę trzeciego. To bardzo ładnie dostał. Za niecałe 6 sekund będzie poprawka, chyba że mi go zajmie właśnie to, o czym mówiłem przed chwileczką. Tego pierwszego nie widzę niestety. Chyba temu listowi zdjąłem gąskę. Wydaje, że ten KR będzie na widoku, niestety. Niestety nie. Spójrzmy może troszkę na live'y. Czy my je widzimy? Ta faleczka by musiała się troszkę wycofać i byłoby super. Ale wątpię w to, ale to zrobiła. Tak myślę, żeby troszkę podjechać. No, ta wałeczka się chyba zaraz wycofa. Ale jak zawsze mogę się mylić, super pierwszy nie zniknął. 152, niestety. No stoję jak loser i kampię. Ten Pershing. No, wolałbym zachować ostrożność, nie tak jak przy nim, po prostu wyjechałem na śmierć. 44. Czy my będziemy mieli widok? Nie sądzę. Tutaj mamy na T49. Lekki przestrzał, bym chciał cofnąć. Wyczekam go. No, chyba że naprawdę się nie ruszy. I dostał w gąsienicę. I kajerki nie widzę. Ta Skoda tam zjechała na przykład. Bardzo ładnie zniszczyli go. Niestety się nie będę puszczyć tą bitwą. Nie należy mi do najwspanialszych, jakie odbyłem. Jakbym się skupił na jakiejś jednej flance konkretnej, byłoby inaczej. Czy ja widzę tego lighta? Nie widzę go. Tego też nie. Kogo tam tej flanki nie widzę. Już widziałem MTK. I niestety.
niestety nie trafiłem. MT-25 ucieka. Nie trafiliśmy niestety. Strzelanie wchodzenia przy nowej wizycji mnie nie idzie. Szczególnie kiedy jeszcze nie mam modów. Ja nie pamiętam kiedy naprawdę tak ostatni raz grałem bez modów. Czy uda nam się zdjąć? Nie trafiliśmy. No ja nie wiem o co chodzi. Jest prześwit, świeci się. A tutaj nic. Jeszcze jeden strzał. Dostałem spota i już strzelają do mnie. Nie mam żarubeczki oczywiście. Bo się nic nie zapaliło. Jest to dość nowa załoga. Jest jeszcze jedna załoga na York Pantherze. Zwykłej 7 tieru. Ale ona tam jest tylko i wyłącznie po to, aby jeszcze jak panterkę dwójkę wymęczyć z tej linii. Czemu by wymienili tej linii do... Tak pytam się grzecznie. No nic nie robię w tej bitwie. Jak jest słabo. Oj, niedobrze. To chyba czas najwyższy się ruszyć. Przejęć inicjatywę w tej bitwie. Tutaj na ogrysku tak naprawdę jest. O, właśnie o tym, myślałem. Ta dziesiątka się pokazała, która była cały czas w wodzie. Z tyłu gdzieś. Aj, artyleria dobiła. Ja teraz mógłbym bezpiecznie pojechać po tym do dziesiątki prawie. No coraz mniej czołgów przeciwnika, jeszcze jestem na fullu. Więc no, jestem w stanie tutaj jeszcze coś wyskrobać. Kolejny czołg mniej. Stały dwa lighty, z czego oba są na tamtej flance. Jeden med, który był na kwadracie L2. No i artyleria. Boję się, że artyleria nawet tutaj podjechała. Jest ona dość mobilna. Dobrze ją wspominam. Chociaż nie, ta artyleria jest unik. Unik, bo Patrick by nie miała bicia na czołg z mojego teamu. Dziwnie to troszkę wygląda. Jest to 5-4, ale już uciekła za budynki. Może troszkę to przeczekam. Spróbuję rozfilować tutaj. Przejechał właśnie. Czy się zatrzyma? Dostał bardzo ładną kresteczkę. Bardzo ładną kreskę dostał. Zrywał mój drugi strzał dopiero. No i niewidzialny T5-4. Okej. MT-25 posiada na tyłek. Bezpiecznie, już nie bezpiecznie naprawdę, już gorąco. T5-4 gdzieś tutaj było i nagle zniknęło. Nie wierzę, nieprawdopodobne. Chyba artyleria mnie zabiła. Tak sądzę. No dziękuję. Gratuluję temu BC-emu. No to ładnie wyciągnął tego MTK. Bardzo ładnie. Nie, tę 5-4. Nie no, nie zrobiłem praktycznie nic w tej bitwie. Artyleria w takim miejscu stała? Nieprawdopodobne. Dobrze, nie ma co się ociągać, nie ma co czekać na czołg. Bierzemy następny i jedziemy. Co my tutaj mamy? Zwycięstwa 2. Jak na początek dnia jest nie najgorzej. Aktywuję sobie jeszcze tylko... Albo nie będę aktywował... Nie aktywuję sobie premii. Teraz obiekt 704, skończyłem już ten pojazd, ale ze względu na to, że tam brakuje kilku czy kilkunastu bitew średniego damage'u, średniego expa do następnej perki, to zostawiam i po prostu do expie już, żeby
na dziesiątce mieć tam pełne perki już, żeby nie było żadnych tam niedociągnięć. Ale też aktualnie nie zamierzam kupować 268, ale sprzedam ISU, bo mam kilka miejsc w koszarach jeszcze. Jakie ISU? Obiekta 704. Co ja też mówię? Chyba jestem troszkę niewyspany. Tak więc na tory, chwilowa kampa i zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja. Wróciłem po mojej przerwie. Jak widzimy, na razie nic się ciekawego nie dzieje na mapie. Kot do mnie właśnie przyszedł. Jeśli będziecie słyszeć mruczenie, bardzo przepraszam, ale to mój kot. Czy będzie picie? Nie będzie picia. Szczerze, zaczyna się obawiać, że większość stroków poleci tym butem, że tak powiem, tym półwyspem. Naprawdę to jest niepokojące, tam stoi bum bum. To jest fenomenalnie z tego, co nie wiadomo. To 4-9 się pokazał. Nie trafiłem w niego. Zaraz dostanę testkę od Bumbuma i będzie po zabawie. Chyba wszyscy nie ma na mnie bicia. 15. Trafić. Dostał bardzo ładną testkę. Jak masło. Kocham te komunikaty po prostu z tej gry. Są fenomenalne. Aj, szybciej wyłoniłem z tej górki. Ale oni sobie włoską kampę zrobili. Nie trafiłem. To był nietrafiony pocisk. Bardzo ładnie tutaj jest koda. Te 50 nie dokończyła. Tylko na te 15. Zawsze mi tam mniej. Protek, butek. No chyba te 2,9 jeszcze było z tyłu. Albo mi się wydawało po prostu. Jest 7 na półwyspie, ma małe problemy. A do nas zmierza i z siły przeciwnika. Powinniśmy tutaj dać jakoś sobie radę z tym ludzie. On jest chyba za tym budynkiem. Otóż to. Nie ma tu testki. Kupić trzeba. Jeszcze kilku pokonamy. Okej. Okay. On załaduje za jakieś 10 sekund, więc przeładuje szybciej. Fajnie by było, jakby ten Ludek przyjął za mnie testkę. Ja mogę paść. No. Bardzo, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Teraz ja mam czas, aby wykorzystać to. Ale źle podjechałem. To jest kary... Naprawiłem swój błąd. Naprawiłem swój błąd. Już tutaj znowu mam zaproszenie do plutonu. Dobra gra z Lwy. Troszkę kijowy timing, ale dobra gra. Ogólnie zamykamy przeciwników w zamkniętej przestrzeni tak naprawdę. Tu się pojawił Lutek. Czyli Tortoise. O, Tortoise jeszcze pojechał na jedną flankę fenomenalnie. Tutaj jest 28 zwykły. Czyli na otwarty orzeł do odwrócenia. Tam jest strzelanie, proszę. Gdybym miał 8 sekund na wyjazd, bardzo ładnie. Jak mi kość przyjął.
Chyba mi się, że artyleria do mnie będzie mierzyć. Otóż to. Tak to przynajmniej wygląda. Jeszcze 6 sekund. Jestem w stanie przyjąć jeden testo, który chyba 8. Na razie nie ma takiego dobrego losowania powyżej 500. Uby 50 wypadło. T28 jest już na ugryzku. On się obraca, nie wydaje mi się. Aj, kurde, niedobrze, jest niedobrze, niedobrze. Aj, bardzo dobrze. No już jest dobrze. Tortoise jest tutaj z brzegu. Jeszcze jedna artyleria. Właśnie Tortoise gdzieś stoi. Nie przebiłem. Ja gadam o Skrzyńcu. Od niego dobre 3. W ten sposób ginie Tortoise. Mając to M53 wystrzeliło, tak mi się wydaje. Nie jestem tego pewien. I tak to przynajmniej wyglądało. Zajadę go. O ile właśnie Panthera nie zrobi tego szybciej. Tak więc kolejna wygrana. Trzecia z trzech. Bardzo dobrze idzie nawet dzisiaj. No czy bardzo dobrze. No chodzi o zwycięstwo, to matchmaking jest łaskawy. 10 tysięcy na czysto, 2000 damage'u. Nie najgorzej. Bywały gorsze bitwy. Tak więc moja perełka, która także nie ma żarówki. Bitewka szybka. Mam nadzieję, że dobrze wylosuje mnie na topkę. Ale nie. Nie. Bitwa spotkaniowa na Himmelsdorfie. Tragedia. Gdzie tutaj pojechać? Oni mają CDC-ka, mają lightweighta. Na solo się nie rzucę na kapa. Na hila nie lubię jeździć. Wolałbym gdzieś się pobawić w objazdy, nie objazdy. Jestem ciekaw, czy ktokolwiek się wybiera w tamtą stronę. Okej. Okay. Zostałem chyba sam. Nie no, widzę, że 50 tam wyrusza. S100 pewnie wyruszy na mordownię. T75 podobnie. Nie, to jest Tiger, przepraszam. Okay. Co za człowiek? Tacy gracze najbardziej mnie irytują. To jest naprawdę irytujące. Artyleria zjechała na dół, bo chciała dać support z K4 na heal'a. To jest bardzo prawdopodobne. Tutaj mamy przestrzeń na tego CK, nie. Ale bym musiał się wycofać aż tam. Jest to jedynka, się rzuciła mordowi. Chyba jedynym rozwiązaniem jest im pojechać, bo jedynka też jest nam drogi. Dziwne. No jest to kaseta, ale nie do przesady. Tiger się wychylił. Warto sobie poskubać troszkę tą ST1. Bardzo ładnie zareagowali wyśmienicie moim kolegów, towarzyszy z teamu. WTA-ów. No był tam przez chwilę. On chyba nie miał zamiaru wyjeżdżać. Może tutaj jednak prześwicie trochę tą jedynkę. To mnie strzeliło. To jest tylko na gąskę. Seta powinna go bardzo ładnie dokończyć. Bardzo ładnie gra Setka. Nie wiem, jaki prosty jest ten gracz, ale jest to obeznany, o co chodzi.
zasłonił mi, tak jakby mi wystrzelił tylko tę bestkę. Nie wiem, czy on to zrobił celowo, czy też nie, ale zaraz ja dostanę uszkodzenie. A jednak nie, jednak przeżyłem, jednak udało mi się. Ale tutaj wyjadę do szkoła, jeśli ktoś nie przeżyłem. Tak. Się postaram schować. Może mi się uda. Została tam sama i została zjedzona. Niestety, ale na mordowni sygrała naprawdę z głową. Więc CDC będzie nas strasznie gonił. Zarówno mnie, jak i Tigera. Ten Tiger jest na full i on się boi stanąć i przykręcić, ma pancerz, który po prostu potrafi rekosztować nawet dziesiątki. Ajajajajaj, cdc. No dobrze. On chyba raczej poluje na tego Tigera, bo ma więcej HP. Dumbum dostał w przejeździe. To jest na kostkę, ale czy... Ale czy właśnie Tiger to bije? Staram się dać sabot. No, Dumbum nie zdążył chyba wystrzelić, tak mi się wydaje. Jedna z gąsienic uszkodzona. Bardzo ładnie. CDC jest za wrakiem. Dostał. Kolejny rykoszek. Ładnie, naprawdę ładnie. Odbijam na sam koniec bitwy. Czy mamy przestrzał? Nie mamy przestrzału. Stoi za tym wrakiem. Nie mam burzaków, tak to bym burzakami strzelał. To musiał poczuć. Jest na dobicie, jest na pewno na dobicie. Tylko ten, ja się boję tego RHM-a. Wyjadę teraz po tej górze, a nie tej flajce. No nie, niestety nie wyszło tak jak chciałem. Wow. Wyszło jak masło przeciwnikowe. Udało się, kto przyjechał. Udało mi się wyjść. No i objechali. Było ich stanowczo za dużo. Stanowczo. No nie jest to jakaś fenomenalna bitwa na pewno. Nie należy to też do moich najlepszych na tym pojeździe. Ile my tutaj natłukliśmy? 2600. No, no najlepsze exp. Pfu, damage w teamie. Exp to samo, no. Bywało gorzej. Ale naprawdę gratki dla tej esetki za myślenie, za strzeźwe myślenie w czasie bitwy. Dobrze zareagował. Wiedział, jak zareagować, to jest ważne. Tak więc to jest pierwsza porażka z dnia dzisiejszego. Jak na razie 3 versus 1, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery zwycięstwa dzisiaj miałem. Nie, to jest poprzedniego dnia. Czyli dzisiaj miałem 3 zwycięstwa. I jedną porażkę, nie najgorzej. Uruchomimy teraz esetunkę. Dobry pojazd. I to chyba będzie ostatnia bitwa w tym odcinku.
Matchmaking dobry. Uważam go za dobry. Naprawdę, my mamy 20 artylerię. Oni 2 9. Tylko że 2.61 szybko strzelnością przebija zarówno te 9.2, jak i 58, jeśli by przeliczać czas przeładunku na pestkę. 58, więc. Raczej będę trzymał się z tyłu. Też jestem człowiekiem ciężkim. A, że pojadę na mordownię. Ten 267 nie powinien mnie tam wyciągnąć. Nie wiem, jakim formą strzału mają Gepard Tigery. Nie spotkałem się nigdy z nimi. Z tą minią się nie spotkałem zupełnie. Nie grałem niemieckimi artyleriami. Tak samo jak i brytyjskimi. No i aktualnie mam artylerię francuską i amerykańską. Amerykańską linię już dokończyłem. Francuską jestem dopiero na 7 wieżę, którym po prostu zawdzięczam bardzo dużo, tak naprawdę. Fenomenalna wręcz artyleria. Jak się przysiądzie z niecelnych amerykańskich dział na takie celne cudeńko, no po prostu aż się nie cieszy. Już widzimy tutaj te dziesiątkę. Mam nadzieję, że ta 90 mi nie dyskutuje, której zaraz jadę. Właśnie w tym momencie ona zginęła. Trzeba przejechać na mordownię jak najszybciej. Gdyby to STB 1 był na biciu, byłoby. Ale niestety. Niestety trzeba szybko jechać na mordownię. Szybko S-top, tak. To jest dobry joke. 11 km na godzinę. Czy my mamy tutaj przestrzał na coś? Oczywiście, że mamy. Tylko zanim nie zgubimy, to nam wszystko poucieka. Jednak duża to weszło ładnie. Bardzo ładnie, o to mi chodziło. To jest to. Artyleria bardzo ładnie gra. Dwie sekundy. Nie wiem, gdzie to poleciało, ale najprawdopodobniej spadła na ziemię. Staram się schować przed artylerią. Jest czwarty zrykoszetował. Nie rozumiem logiki gracza. Przygotowany na setkę strzelać. Następny będzie kumuluk. Jak piątka się kampi. O, jest siódmy. Dzień dobry, przyjaciel. Dobra, dostałem. Mam dwie napadarki, więc się żyje. Artyleria wroga też będzie miała wyżę. Bardzo ładnie. Jestem teraz na dobicie, bo jest siódmy. Więc ja zaryzykuję i wyjadę. O, nie musiałem ryzykować nawet. Zanim się wyczekałem, to już teraz mogę zacząć tego. Fajne losowanie, nie najgorsze. Zobaczymy, co tak wyglądało na kumulaka za 5 sekund. Użyłem tutaj w tej sytuacji. Jest 7-4. Wydaje się być wygrana, ale to dopiero naprawdę początek. Dopiero się przebijamy przez mordownię. A jak ona mogłaby nie wyjeżdżać tak sama na tą piątkę. Łączy się na kumulaki znowu. No i... No i piątka zeszła. Drugi frag. Łączy się na burzaki. Może się tutaj wbije na górkę, żeby mi wbicie właśnie na czołgi, które tam są.
tu mam spota, świeciło. Dziesiątka. Dziesiątka. Obawiam się, że zaraz dostanę właśnie w tamtą stronę. Fokus i po mnie. No cóż, to było do przewidzenia. Mówi się trudno. Mam nadzieję, że ta bitwa będzie wygrana. I że będzie dość sympatyczny experience. Tak więc ja dziękuję za oglądanie. I zapraszam was do kolejnego odcinku, który już pewnie będzie niebawem. Tak więc cześć.